pozostały, jak pan mówi, czy mogłyby jeszcze wyciekać przez najbliższe kilkanaście lat miliardy, tylko trzeba tę dziurę natychmiast zablokować, wstrzymać te płatności. Czy takie były mechanizmy? Bo słyszymy o spółkach Skarbu Państwa, że teraz przynoszą zyski, że są opłacalne, a dawniej były nieopłacalne, generowały straty, najlepiej to wyprzedać, najlepiej podmiotom zagranicznym, a jak pan mówi, koszty, że ktoś robi na nich kokosy przez kilkanaście lat, bo coś, co kosztuje 5 zł, płaci mu się stały przez 15-20 lat 100 zł za coś, co może kosztować 5 zł, więc ma stały dochód, stałe kokosy, przekłada się na konsumentów, czyli na nas, na odbiorców. Tak. Ojcze, ja ojcu odpowiem, może odcinam się teraz od tematu tych uznanych umów za nieważność, bo muszę się odciąć, teraz wejść taki temat ogólny, więc chodząc ten temat ogólny, powiem ojcu, ja nigdy nie mogę zrozumieć tej ich polityki czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo to ani liberalnej polityki nie było, bo liberalna polityka powinna dążyć do tego, żeby prywatyzować, ale chcąc prywatyzować, podnosić ich wartość. Natomiast to była polityka generalnie zawsze odwrotna. Obniżano wartość, tworzono dodatkowe spółki. Ja nie wiem, to miało potem za cel, no nie prywatyzować, nie mówmy o prywatyzacji, to miało na cel po prostu przejmować te spółki w darowiźnie, no bo to jak można określić, no chcąc prywatyzować, trzeba wzmacniać spółkę, żeby dostać jak największą cenę, a nie na odwrót, osłabiać spółkę, żeby dostać minimalną cenę, więc z jednej strony polityka liberalna powinna dążyć do tego, że się likwiduje spółki, prywatyzuje, przerzuca te spółki bardziej w ręce prywatne, to oni tego nie robili, bo jeżeli by to robili, to część kompetencji powinni cały czas generalnie prywatyzować. Oni z jednej strony chcieli jak gdyby prywatyzować, a z drugiej strony obtaczali te spółki następną ilością spółek, no nie? Więc ja nie wiem, jaką politykę można nazwać. Na pewno ta polityka nie miała nic wspólnego z interesem narodowym, na pewno ta polityka nie miała nic wspólnego z dobrem spółek. To były pewne synekury, które generalnie miały ich wykarmić, wyżywić, a gdy potem ich wyżywiły, no to miały się stać własnością, no może by je powoli reformowali. I tak to generalnie miało wszystko wyglądać. To, że teraz jest inna polityka w spółkach Skarbu Państwa, no to zaczynają się zyski pojawiać, zaczynają się te spółki podnosić z kolan, ja bym nawet powiedział nie z kolan, tylko z pozycji leżącej. W związku z tym dopiero do kolan to my dochodzimy. W pozycji stojącej jeszcze trochę czasu upłynie, zanim te spółki zostaną podniesione. Więc tak ta ich polityka wyglądała, ja niejednokrotnie to porównuję, że oni mieli taką politykę, że gdyby Wisłą płynęła ropa w najbardziej deszczowym roku, to powiem szczerze, to byłoby to źródło deficytowe, bo tak byłoby otoczone różnymi spółeczkami mniejszymi, większymi, że wystaliby te pieniądze moment. No. Tak by to wyglądało, więc no, w ogóle nie chcę się odnosić, bo ja tej polityki nie rozumiem. To była polityka, to nie było zarządzanie spółkami, to była dbanie o własne interesy. I niech pani jeszcze raz powie, jak on się nazywa. Wprowadzało się do bankietów, imprez, przecinania wstęg, do rozdawania. Aha, 2017. Karmienia mediów, ale to tych, może mówiąc szczerze, ja już nie chcę tam o narodowościach innych mówić, ale to w taki sposób wyglądało. Natomiast absolutnie Wiesław, za czasów Platformy PSL-u ci menadżerowie chyba w ogóle nie wchodzili w tak zwany core business. Nie ma. Wydawane środki, jak są przepływane, to tak naprawdę nikogo Andruczyk, nie interesowało. Jak ich miało interesować ojcze, jak przecież cały czas siedzieli gdzieś w jakiejś restauracji, jakieś 5803. No to przecież za litość po stronie nie mieli 0070. No bo przecież no tych nagrań jest tyle, że oni tylko w barach siedzieli w restauracjach. No żeby tylko w barach, to byłoby to tanie. ATP duże. To byłoby drożej. No ja wiem po sobie, że tak, nie mam tak, tak. Na 0,54. Więc ja nie wiem. 960. W tych nagraniach widać, że oni na to wszystko mieli czas, a same temu zarządzały. Właśnie pytanie jest, panie prezesie, a kto nadzorował, tak, może być, kto wykazywał się w tamtym czasie brakiem nadzoru, no bo tak, jak jest umowa dwustronna 79, podpisywana, tak. No to ktoś to jest na kartę i już się kończy niedługo. W imieniu jednej strony, w imieniu drugiej strony, jeśli to jest jeszcze spółka Skarbu Państwa, to rozumiem, że nad spółkami Skarbu Państwa powinien być jakiś nadzór. I jakie,
jakie tutaj elektronice, są elektronice, oczywiście. No, to może zacznę od tego, oczywiście, stan laboratoryjny był, tylko tak rozdrobniono 2F tam jest. Spółki, tak, 2F jest, Elachow, 1, 2, 3, 4, małpa, gazeta.pl. Po prostu była zmywana odpowiedzialność. I oczywiście, kto odpowiada? Przede wszystkim odpowiada nadzór właścicielski i prawo podmiotu wykonującego z posiadania akcji miało mieć zamieszkania. Warszawa. Minister skarbu był pan minister Grad. Tak, z tym kodem 04087 Warszawa. Więc ci ministrowie jak gdyby odpowiadali. 7, tak. Ci ministrowie odpowiadali, albo oni wiedzieli o tym. Igańska 20. Ja nie jestem w stanie tego określić. Albo wiedzieli, a jak mieszkanie wiedzieli, 112. To też następny, a wina nie mieli dostatecznego nadzoru właścicielskiego. Też powinni mieć dostateczny nadzór właścicielski. Mhm. I każde decyzje, które są podejmowane, jeżeli dotyczą milionów, to powyżej pewnych progów podejmowane są szczebel wyżej, czyli od najmniejszej spółki do największej, a gdy ta decyzja przekracza te miliardy, no to już musi być zgoda tak zwanego właściciela, czyli podmiotu poprzedwalne, poprzez inne ciała, które generalnie decydują o każdym losie. Więc albo było to działanie świadome, albo był to niedostateczny nadzór organu właścicielskiego. Ale wracając jeszcze do... hasła pani nie chce? Hasła takiego jakiegoś na raz, dwa, trzy... Dobra. Farm wiatrowych, no bo jak prasa ostatnio poinformowała, i to jest oczywiście prawdą, jedna transakcja, która była, to była ponad miliard złotych, gdzie została zakupione akurat trzy farmy wiatrowe, gdzie no mamy bardzo duże wątpliwości. Te trzy farmy wiatrowe po pierwsze zostały zakupione według moich fachowców, którzy to oceniają, to zawyżenie około 300 milionów złotych. Po drugie, proszę pana, proszę ojca, jak zakupiono te farmy, od razu rozksięgowano na wartość materialną i niematerialną, to jest tak się robi, ale ta wartość niematerialna to było koncepty, to było parę kartek papieru, za które rozksięgowano 130 milionów, przy czym pół roku później zrobiono od razu opis, czyli jak gdyby zrezygnowano z tego procedowania. Sprawa od 2013 roku była w prokuraturze. Prokuratura prowadząc 4 lata, w międzyczasie zmienił się prokurator, awansował. Sytuacja była taka, że nawet biegłego nie powołano w tej sprawie. Przesłuchano raptem 20 świadków. Czyli za granicą, jak jestem, to mogę korzystać z internetu. Przejęcie sprawy do zdjęcia z prokuratury z Gdańska i do przeniesienia sprawy do innej prokuratury i do objęcia prokuratury krajowej nadzorem nad tym postępowaniem, bo no przecież takie rzeczy miały miejsce. Oczywiście to był zaangażowany nie nasz kapitał, to od razu mogę mówić. No i teraz no, dziwimy się, teraz mówię zupełnie, mogę powiedzieć jako nie prezes, dziwimy się teraz, dlaczego jest tak czasami na moją formację polityczną taka potężna nagonka, że niby łamiemy pewne zasady, łamiemy pewne rzeczy, próbuje się retorykę, że nie można umów generalnie się wycofywać. No po pierwsze nie jest wycofanie, tylko uznanie ich nieważności, to sąd orzeknie. A po drugie, chcę powiedzieć, robi się wielkie ajwaj. No oczywiście, że się robi ajwaj, bo jeżeli się kończy drenowanie pieniędzy, ale to już nie mówię o spółce, tylko się kończy drenowanie pieniędzy z naszej ojczyzny, no to się robi ajwaj. No przecież na litość boską, że nikogo nie zamknięto, nikogo nie pobito na tych pochodach, żadnych pochodów nie zabroniono, nic nie zrobiono, no to czy mądry naród powinien sobie doskonale zdawać z tego sprawę, no o co w tym wszystkim chodzi? No jeżeli takie sceny się pojawiają, przecież chodzi tylko o kapitał i o pieniądze na litość boską, o nic innego. Jestem każdy rozsądny człowiek obserwując to, powinien maszyny. Mieć wyrobione takie zdanie. To jest walka, to jest walka zupełnie o inne oblicze Polski. I niestety tą walkę trzeba na każdym stanowisku, którym się jest obojętnie, czy się jest prezesem, czy się jest wiceprezesem, czy jest dyrektorem, czy jest pracownikiem. Każdy ma obowiązek. Elachow 1, 2, 3, 4, niesamowitą szansę zmienić oblicze tego kraju, ale również oblicze ekonomiczne tego kraju. I my tą szansę musimy wykorzystać. Jest jedyna szansa dla naszego narodu. To, czy wie ojciec, że też szansę niejednokrotnie czasu nam brakowało w historii, żebyśmy te reformy mogli dalej przeprowadzać. Ale tym bardziej trzeba je przeprowadzać i tym bardziej trzeba walczyć i wykorzystać tą szansę, która nam jest dana przez Boga i przez ludzi.
a te umowy, zwłaszcza te 22, które grupa Energa uznaje za nieważne, no... 150 uznajemy za ważne, a 22 umowy również są nieważne, ale generalnie w przypadku tych 130 uznajemy za nieważne, chcemy podpisać umowy z nimi na generalnie w warunkach rynku, a 22 wnosimy do sądu, zaprzestajemy płatności tych najbardziej szkodliwych umów dla firmy, jakie one są. Rozumiem, ale to są takie, powiedziałbym, modelowe umowy za czasów PO-PSL-u. Ale oczywiście, że no, jeżeli ja specjalnie wyłączam to 130 do 22, żeby pokazać, jeżeli 130 umów było podpisane zgodnie, odnosiło się do cen rynkowych, to dlaczego 22 umowy nie odnosiły się do cen rynkowych? Dlaczego była taka różnica? I dziś próbuje się zrobić retorykę taką, że przecież zmieniła się ustawa o OZE, drobna poprawka ustawy o OZE i robi się taką retorykę, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy i śmierć energii OZE. Nieprawdą jest, bo ta zmiana spowodowała tylko i wyłącznie to, że dziś ceny światowe na rynku idą do góry, bo przecież drobni producenci i spółki, nawet zależne spółki moje, sprzedawały po cenach rynkowych. To dlaczego jedni mogą sprzedawać po cenach rynkowych, a drudzy mają tak zwaną uprzywilejowaną umowę? Takich umów na świecie się nie stosuje i nie stosuje się umów na 15-20 lat w branżach energetycznych niewypowiadalnych. Takich umów się nie stosuje, a tym bardziej, że przy 130 można było zastosować tak zwane ceny rynkowe, a przy tamtych nie. To jest ogromny znak zapytania i będziemy oczywiście przyglądać się temu, jak dalej to procedowanie już sądowe będzie postępować. Wniosek jest taki, pilnujmy Skarbu Państwa, pilnujmy po prostu naszego. Ojcze, pilnujmy Skarbu Państwa. Skarb Państwa to nie jest własność spółek, to jest własność całego narodu. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Pan Daniel Obajtek, prezes grupy Energa, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nas sprawiedliwość. Bo w ojczyznach honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. No tak, słucham. Tak. Cienkie. Poczekaj, zaraz zobaczę, co tu jest napisane. To niech czy w poniedziałek, czy, no. 5803170070. Rysiu, słuchaj, ja ci tu czytam z tej baterii. Małe, duże. No, Tak. 17, 58, 03, 17, 00, 170. Dobrze pani zapisała chyba, no. I co tam, Rysiu, masz? No. Dobrze. A jeszcze poczekaj, pani kochana, a jeszcze ten kurier, to kiedy on to ma zamiar przyjść? Aha, czyli tak, jutro nie przyjdzie, to pewnie może w poniedziałek przyjdzie. A w przyszłym tygodniu. Ja zaraz zobaczę, wie pani co? Bo dzisiaj mamy który? W poniedziałek 18 ja mam wolne. To niech przyjdzie poniedziałek, pani tam zaznaczy. O. Dobra. Okej. Okay. O, dobra. Dziękuję. Ale no to już,
Kurwa, zamieszanie takie, no. Do trzeciego świata programy pomocowe. Praw człowieka w tych państwach. Od czasu do czasu organizują oni takie akcje wysyłania listów do rządzących w krajach, w których łamane są prawa człowieka i właśnie pismo Znak Nadziei, to jest biletyn tej organizacji, ona najczęściej dwa takie tematy co miesiąc porusza. Są dwa artykuły poświęcone jakiemuś przypadkowi łamania praw człowieka. No i im towarzyszą adresy jakiegoś, nie wiem, prezydenta, rządu, jakiejś instytucji, często też ambasady tego kraju w Niemczech. I z zachętą tam podane są takie konkretne wzory zdań, stwierdzeń, które można wysłać do tego państwa, w którym łamane są prawa człowieka, żeby zaprotestować. Oczywiście czasami te protesty pewne efekty przynoszą, czasem nie, ale no, ale jaka baba z Orange gadała, Boże, Matko Boska. Tesel 78, 92, 34, 16. I taki Pesel, i taki Pesel. Ojej, jej się Pesel nie zgadza. No dobra, pół godziny. Takie, powiedzmy, małe kraje Ameryki Południowej czasami się pojawiają. No jeszcze jedną rzecz się nie spytałam, ale no jeszcze zaadarujmy sobie. Jest to tu Jerusza dzwoni. Przeciwko no, chrześcijańskim czy duchownym, czy jakimś organizacjom, o łamaniach praw człowieka, wolności prasy, wolności demonstracji. W każdym razie nie znalazłem żadnego przypadku, w którym to pismo w jakikolwiek sposób czy w swojej tej działalności właśnie na rzecz praw człowieka, czy działalności charytatywnej zajmowało się Europą, może z wyłączeniem właśnie byłego Związku Sowieckiego, gdzie oni tutaj tam w Rosji i w niektórych innych krajach jakieś tam akcje mieli, natomiast domowa nigdy w żaden sposób nie dotykano państwa Unii Europejskiej. Ale ostatnio, panie redaktorze, no właśnie, pojawił się artykuł o Polsce. Mamy artykuł o Polsce, ale to też niedawno, jak pan redaktor pamięta, Angela Merkel powiedziała, że no, już nie można milczeć, że trzeba tutaj zabrać głos, więc sama pani kanclerz była łaskawa również na te tematy się wypowiadać. Fakt, że w trakcie kampanii wyborczej w Niemczech, bo za kilkanaście dni wybory parlamentarne, ale tutaj to pismo wpisywałoby się również w tę narrację rządu niemieckiego ustami pani kanclerz. No tak, to zresztą pokazuje, jak bardzo różne środowiska w Niemczech i różne podmioty realizują no, politykę rządu, czy pewne wskazania niemieckich, powiedzmy, czy to spontanicznie, czy po prostu z pewnego, taką, zdając sobie sprawę z tego, w jakim funkcjonują mechanizmie i być może no, w mentalności niemieckiej to, że jeżeli kanclerz mówi, że jest 18. tutaj za zachodnią granicą, za wschodnią oczywiście granicą Niemiec dzieje się źle, są jakieś nadużycia, no to trzeba się tym zająć, więc natychmiast jakby łamiąc też łamiąc własny statut i jakby wszelkie zwyczaje i zobowiązania i dotychczasową formę działalności zajęto się Polską i to widać z tego tekstu krótkiego poświęconego Polsce, że on jest właśnie w tym, co pisze, bardzo nieprofesjonalny, tam jakby rzuca się w oczy, zupełna nieznajomość polskich realiów, już nawet ja nie mówię
wyłącznie z organizacji Amnesty International i z jakiegoś artykułu Gazety Liber. Ale już to własnymi słowami autorka mówi, to już jest, tak powiem, też pełne takich przeinaczeń, które czy takich stwierdzeń zupełnie nierealistycznych, które nawet te tak powiem, niechętne polskie instytucje nie zamieszczają, no bo to też no, się trudno dziwić, że to pisze osoba, która na co dzień zajmuje się no właśnie jakimś Sudanem, Iranem, czy a na czym, panie redaktorze, polega to, jak tekst jest zatytułowany Pełzające umieranie demokracji? W czym Andrzej Duda, do którego mają wysyłać listy rząd polski, w czym łamie prawa człowieka, bo taki jest zapis? No właśnie ten artykuł jest taką mieszanką znanych dotyczących sądów, to przede wszystkim dotyczącym sądów, tam też wzmianka jest o mediach, o Trybunale Konstytucyjnym, o wetach prezydenta, ale ze zdaniem tego autorki artykułu weto może być odrzucone, więc, a zresztą tak czy inaczej to weto według niej jest niewystarczające tym działaniem prezydenta, więc tutaj właśnie taki kilka haseł stwierdzeń już takich powiedzmy obiegowych w niemieckiej prasie ona po prostu zebrała i powtórzyła. Jak rozumiem o układach politycznych. I temu oczywiście towarzyszą temu takie takie frazesy bardzo górne rzeczywiście o zagrożeniu, o alarmie, o konieczności, o tym jak trzeba być świadomym tego problemu i oczywiście właśnie o umieraniu, o takim prowadzającym za dyktaturze, zabieraniu władzy przez jedną opcję, no i tak dalej. To jakby takich sformułowań ten tekst jest pełen, co rzeczywiście się żadnych konkretnych przykładów, w jaki sposób by miała być jakiegoś niesprawiedliwego wyroku motywowanego politycznie w Polsce, czy działania, nie wiem, czy zablokowania jakiegoś medium niezależnego, no nie podano, bo oczywiście też czyli takich przykładów, jakie miały miejsce za rządów PO-PSL-u, na przykład wkraczania do redakcji, no tak, aresztowania internauty, Amber Gold, sprawa reprywatyzacji w Warszawie, gdzie przecież i prawnicy w tym brali udział, choćby z te umowy, o których przed chwilą rozmawiałem z prezesem Energii, które Energa uznaje za nieważne, bo działały na szkodę. O tym autorka nie napisała, gdy mówiła o łamaniu praw człowieka. Autorka niewątpliwie ma inne zdanie. Ona uważa na przykład, że w samych Niemczech problemem jest to, że nie wszyscy piszą w sposób to z innego jej tekstu, że nie ma takiej jednoznacznego i pełnego, jakby oczekiwała poparcia za tych działań związanych z uchodźcami, które to są podejmowane, więc to jest już tak pokazuje jak głęboko w jakichś oporach absurdu ona żyje w jak nierealnym, powiedzmy, jakimś świecie jakichś takich utopijnych wyobrażeń, no bo Niemcy robią już wszystko dlatego, żeby tych imigrantów przyjąć i bardzo rozbudowany jest oczywiście tam system, że ich asymilacji, pomocy, no ale tam narzeka, że ciągle nie jest to wystarczająco pozytywnie postrzegane. No, ale przynajmniej jest jakiś problem w Niemczech w takim razie. Tak, więc tutaj bez problemu. Więc tutaj rzeczywiście w jednym z poprzedniego miesiąca, ale takie sformułowanie, ale nie ma propozycji, żeby w tej sprawie wysyłać listy do własnego rządu, tu tylko tak odmiankowano, bodajże z propozycją, żeby się w tej intencji modlić, ponieważ samo pismo, to może nie wspomniałem, ale no, deklaruje kierowanie się wartościami chrześcijańskimi, ono ma taki charakter ekumeniczny, ponad wyznaniowy, ale jest w niej też dużo katolików i też założył je ksiądz katolicki, chociaż już nie jest aktywny, tylko powiedzmy tak wspiera tę organizację już UKW, ale też jest dociera do wielu katolików, ponieważ właśnie przedstawia się jako taka organizacja, która
no właśnie na tych wartościach chrześcijańskich, na Piśmie Świętym, tutaj w Piśmie jest wiele cytatów właśnie z Biblii. No i w związku z tym wielu chrześcijan niemieckich prenumeruje to pismo i też wpłaca, wspiera finansowo tę organizację. Ona CDU też ma w nazwie chrześcijańskie. Tak, ona jest pod tym względem dosyć atrakcyjna, ponieważ rzeczywiście prowadzi swoje akcje bezpośrednio w krajach, w których są problemy, czyli i właśnie wolontariusze jeżdżą, nie wiem, właśnie do Sudanu Południowego tam najwięcej i oni tam bezpośrednio udzielają pomocy, co oczywiście powoduje, że mniej tych pieniędzy się marnuje, co jest plagą całego tego systemu organizacji charytatywnych i tu pod tym względem akurat Znak Nadziei jest takim dobrym wyjątkiem, to znaczy on rzeczywiście ma... Robi to dosyć sprawnie, więc też chętnie, także katolicy niemieccy, my dowiedzieliśmy się o tej sprawie no właśnie od polskiej liturgii zakonnej, które z przerażeniem przeczytały w piśmie, które gdzieś tam w jakimś środku, które one prowadzą, jest to pismo czytane, tam osoby, które się opiekują, też są zainteresowane tymi sprawami, wpłacają pieniądze na tą fundację, przynajmniej wpłacały te pieniądze, no może teraz się zastanowią, a może ta fundacja też się zastanowi. No właśnie, o takie zastanowienie się warto apelować, zwłaszcza, że ta fundacja, jak czytam, też ma status doradczy w ONZ i działa w Radzie Praw Człowieka, więc to, co tam napiszą, również te największe bzdury, no one mogą rzutować na taką dyfuzję, takie rozszerzanie się. Niewątpliwie są jednym z kamyczków tej antypolskiej propagandy, która ma taką skalę światową. Więc bardzo dziękuję za zauważenie tego problemu, zwłaszcza naszym słuchaczom w Niemczech. Zwracamy na to uwagę, bo tam... Chciałbym zachęcić, właśnie jeśli już mówię, skoro ojciec zaczął ten temat, właśnie słuchaczy z Niemców, żeby bardzo łatwo jest odnaleźć choćby stronę internetową Hoffnungszeichen, właśnie Znak Nadziei, tam są kontakty, żeby też kierować... zwłaszcza do tych właśnie słuchaczy, którzy znają język niemiecki, żeby pisali maile, listy, na których powinno pisać, co myślę o tej sprawie. No właśnie, podjąć taki dialog i pokazać, że może niekoniecznie źródła tego artykułu są no właściwe. Bardzo dziękuję. Tak, ja rozmawiałem z rzeczniczką tej organizacji, ona powiedziała, że jak najbardziej zachęca do tego, żeby taki dialog podejmować, więc odpowiadajmy. O właśnie. Pan Piotr Falkowski, nasz dziennik. Dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Również dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna kolor wiara, w sercach naszych nasz nam dara. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, pozwoli pan, że na początku zagadka. Aha, no dobrze, usłyszę się
ściągą tutaj autorstwa Marka Pyzy. Kto to taki? Podpisuje wszystko, co mu podetkną pod łatki. Co, no, z taką koleżanką, ale po prostu to było... miliony w jego mieście, kto w podejrzany sposób wyciąga oszczędności od mieszkańców jego miasta. Nie interesuje go, że niejako należąca do niego spółka zanotowała 4,5 miliona złotych straty na współpracy z liniami lotniczymi oszusta. Weźmie udział w dowolnym, nawet najbardziej żenującym evencie, nie sprawdzając uprzednio, kogo zareklamuje. Zatrudnia cały tabun urzędników w biurze prasowym, którzy nie są w stanie w jego imieniu, którzy są w stanie w jego imieniu pluć na dziennikarzy, ale nie potrafią przygotować mu prasówki z opisem afer, które kwitną pod jego nosem. Zatrudnia doradcy do spraw bezpieczeństwa na 1/4 etatu, ale nie pamięta, w którym roku, z jakimi obowiązkami. W zasadzie niewiele pamięta. Nie pamięta, ile ma rachunków bankowych, nie pamięta, ile ma mieszkań, nie wie nawet, ile zarabia z tytułu zatrudniania w radach nadzorczych. Kto to taki? No, oczywiście te cytaty, czy też te wypowiedzi się pojawiały w mediach w kontekście przesłuchania pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Który rządzi Gdańskiem od 19. No, jest to bardzo, bardzo długa prezydentura, przez długi czas też był związany z Platformą Obywatelską. No, ten Gdański jest dosyć istotny, jeśli bierzemy pod uwagę samą aferę, bo mówimy o aferze Amber Gold, a spółka tam nade wszystko miała swoją siedzibę, też duże też powiązanie, jak widać, ze światem polityki, ze światem chyba wymiaru sprawiedliwości, bo tu też wiele, wiele niejasności jest, jeśli bierzemy pod uwagę skuteczność działania i służb, ale przecież i sądów w tym zakresie. Przypomnę taki słynna prowokacja dziennikarska, kiedy padło do jednego z sędziów prośba o to, ażeby ustalił datę rozpoczęcia procesu związanego z podejrzanym. Dziennikarz podawał się za kogoś, kto pracuje w kancelarii premiera Tuska i bardzo szybko ta sprawa miała być załatwiana, cała afera z tym związana. Takich momentów się pojawia w obszarze tego Gdańska słynnego i tych różnych układów, które tam funkcjonowały, czy funkcjonują co niemiara. To wszystko jak gdyby z takim głośnym szumem pojawiło się też w kontekście przesłuchania pana Adamowicza przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. No właśnie, nie wiem, czy pan oglądał to przesłuchanie, czy nie. Dzisiaj kolejne przesłuchania w komisji śledczej w sprawie Amber Gold, ale taka, no powiedziałbym, arogancja, buta, pycha, a równocześnie próba odwracania kota ogonem była dosyć znaczna. Nawet padło takie stwierdzenie z ust pana prezydenta: mieszkańcy Gdańska, moi mieszkańcy. Czy to nie jest tak, że tam gdzieś w Gdańsku przez te 19 lat pod okiem Donalda Tuska i całej elity ówczesnej władzy publicznej, no Gdańsk stał się jakby takim księstwem udzielnym pana prezydenta, który zresztą chętnie nawiązuje do tradycji wolnego miasta Gdańska, a to, co wypowiedział na Westerplatte, no też daje do zastanowienia, który nie przeprowadza choćby ustawy związanej z dekomunizacją przestrzeni publicznej. To nawiązywanie do tradycji wolnego Gdańska to jest dosyć daleko posunięta aberracja, bo pamiętajmy o tym, że w istocie wolne miasto Gdańsk to był pewien taki dziwaczny kompromis, który był pretekstem między innymi pretekstem do wybuchu II wojny światowej i w ogóle nie istniało coś takiego przed wojną jak tożsamość Gdańska, tylko potężny spór polsko-niemiecki na gruncie właśnie tego takiego tworu bardzo bym powiedział dziwacznego i który wolne miasto Gdańsk w istocie to są potężne wpływy niemieckie i próba tam wyrąbania jakichś polskich praw w tej przestrzeni. To jest taki
takie niezrozumienie zupełnie historii, ale to już jest na marginesie. Ale może właśnie, panie profesorze, trochę o to chodzi, że wolne miasto Gdańsk, patrz pan prezydent, jest zupełnie wolny od władzy w Polsce, od reszty Polski, od rządu polskiego, od ustaw. Jego to po prostu obowiązuje tak, jak obowiązuje, jak to pokazuje. Czy to jest problem Gdańska i nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że w dużych, szczególnie ośrodkach, choć nie tylko dużych, ta ustawa samorządowa, która funkcjonuje w Polsce, która była próba jej reformowania, daje potężne możliwości tworzenia sobie takich mini księstw. Te przewagi, jakie sobie mogą wytworzyć, bo zwłaszcza prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie, one wynikają z ogromnej ilości miejsc pracy, też środków, które są wydawane, też tych inwestycyjnych, to bardzo mocno może dawać takie wieczne wręcz władztwo tym poszczególnym osobom. I wydaje się, że w Gdańsku mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Różne tam były konflikty, afery, ale układ władzy jest ten sam. Przy czym on w ogromnej mierze w tych czasach, kiedy mówimy o aferze Amber Gold, był powiązany z, czy też to wszystko działo się na tle wszechpotężnych wówczas rządów Platformy Obywatelskiej, bo pamiętajmy, że nie tylko chodzi tutaj o miasto, ale weźmy pod uwagę sejmik wojewódzki i wreszcie władze państwowe. No zresztą sam Donald Tusk pochodzi stamtąd. Jeśli na przykład pan prezydent Adamowicz w sposób taki wyćwiczony, bo też trzeba widzieć, że sprawność jego w tym zakresie jest spora, jeśli bierzemy pod uwagę odsuwanie od siebie wszelkiej odpowiedzialności, też pewne takie zagrywki PR-owskie w sensie uszczypliwości, ataków, tworzenia takiej pozy zbulwersowanego człowieka, którego ktoś się czepia. Ale z drugiej strony twierdzenie, że to on jest ofiarą, ponieważ służby go nie ostrzegły czy nie działały. No, tylko pamiętajmy, że służby były... Pan pójdzie tam dookoła, tam jest bramka mała, tam na górę. Cały Poza terenem, ale tam pan wejdzie do środka, bramka tam tu. No przecież ta spółka nie zatrudniła Michała Tuska, dlatego że był wybitnym fachowcem. I to wszystko na to wskazuje, że dlatego, ażeby sobie tworzyć takie alibi, że dofinansowała film o Lesie, o Lechu Wałęsie, taki gloryfikujący tę postać całkowicie. Też przecież nie po to, że lubiła wydawać pieniądze na sztukę, kulturę czy film, ale z tego powodu, że ten Lech Wałęsa był symbolem takim historycznym dla tamtego układu władzy. No i już poszło, teraz do sądu. Tak, bardzo nieładnie. Z jednej strony nie płaciła ta spółka portowi lotniczemu kilku milionów złotych. To nie jest była dłużna, z drugiej strony gdzieś tam dofinansowywała ZOO. Więc to są pewne dziwactwo, które jak gdyby ilustruje, jak ta trzecia Rzeczpospolita funkcjonowała. Każdy, kto analizuje trzeźwo całą tę aferę Amber Gold, widzi, że Marcin P. raczej był tym tak zwanym słupem, czy to małżeństwo było, taką funkcję spełniało, że gdzieś w tle był układ, jeszcze przecież nieopisany, nie jest to rozwikłane, nie jest to rozbite w gruncie rzeczy przez prokuraturę, czy przez policję, jakiś układ, który prowadził go wręcz za rączkę i doprowadził do sytuacji, że człowiek, który był karany wcześniej, nagle nie tylko, że tworzy piramidę finansową, ale jeszcze wchodzi w przestrzeń budowy nowej linii lotniczej, która ma takie możliwości grania i takie możliwości promocji, że praktycznie ma szansę położyć na łopatki naszego narodowego przewoźnika LOT, bo takie są domniemania, że do tego to mogło ostatecznie doprowadzić. No to jest, my w tym wszystkim i w tych przesłuchaniach i w całej tej aferze widzimy w pigułce, jak ten mechanizm działał. On ma silne moce takie odradzania się i zarazem w dużym stopniu to nam tłumaczy ten opór przed reformą wymiaru sprawiedliwości, opór związany z
nową władzą, która w Polsce jest i gdzieś ten opór na ulicach miast jest nie tylko powiedzmy manifestowany, ale i mocno wspomagany pewnie też finansowo przez różne osoby, które miały się wówczas w tym wszystkim i żyły jak pączki w maśle. No w każdym razie, gdy za rok będą wybory w Gdańsku, no i w innych samorządach, to warto zwrócić na to uwagę, a może sobie i odtworzyć, zwłaszcza mieszkańcy Gdańska, to wystąpienie pana prezydenta przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Ta komisja działa, a Kukiz 15 zapowiada, panie profesorze, powołanie w Sejmie, taki wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się problemem wyłudzeń podatku VAT. Tutaj między 260 a 320 miliardów złotych mogło z Polski wybyć na skutek właśnie tych wyłudzeń, to znaczy naszych wspólnych pieniędzy. Ktoś albo przymykał oko, albo współpracował nawet w tym procederze, albo jeszcze inne możliwości ta komisja być może natrafiłaby. Natomiast pan minister Kowalczyk, to jest szef Komitetu Rady Ministrów, mówi, że to nie jest decyzja na dziś. Postępowanie komisji do spraw Amber Gold musi nabrać kształtu. Jeszcze nie wszystkie mechanizmy uszczelniające VAT zostały wprowadzone. Trzeba zobaczyć właśnie, jak ta Amber Gold nabierze kształtu. Więc jeszcze to nie jest decyzja na dziś. Czy to słusznie, czy niesłusznie zdaniem pana profesora? Bo skoro ktoś tak ważny jak minister Kowalczyk mówi, że to nie decyzja na dziś, to można się spodziewać, że raczej posłowie PiSu nie podniosą ręki. Tak samo opowiada się też Mateusz Morawiecki, wicepremier. Tak, a wiadomym jest, że te komisje działają już w dwóch sprawach istotnych, bo bierzemy pod uwagę z jednej strony tę komisję Amber Gold, drugą dotyczącą reprywatyzacji mienia w Warszawie i trudno nawet jest do końca konwersuje i tu krzywda ludzka, i tu krzywda ludzka, i tu, i tu mamy do czynienia no, z aferami na niewyobrażalną skalę. My tutaj mówimy o tym VAT-cie i dlaczego jaki był sens tej komisji, bo pamiętajmy, że to są dwie rzeczy, znaczy trzy praktycznie rzeczy. Z jednej strony ten uszczelniający się system, który daje efekty, no bo do budżetu wpływają ogromne miliardy, więc to widać namacalnie, to się da policzyć nawet wprost, jak w wielkich sumach tu mówimy. Z drugiej strony jest to zadanie dla prokuratury i odpowiednich służb, które mają tych oszustów wyłapywać no i karać. I to komisja tego nie zastąpi. Ta sama komisja Amber Gold nie zastąpi prokuratury w osądzeniu, czy też w wytropieniu wszystkich tych aferzystów, którzy stali za Marcinem P. A komisja śledcza to no jest, pewnie, że nie wytropi. Albo jak złodzieje mieszkaniowi byli, to też nagle tego nie zatrzyma. Dlaczego? Skoro tak prostymi dosyć mechanizmami dało się to uszczelnić dzisiaj, no powiedzmy, tu się nic aż takiego nie stało, żebyśmy mówili na przykład o zmianie konstytucji, a nawet jeszcze żadnej reformy sądownictwa przecież nie było w tej materii. A jednak się to dało, to dlaczego te dziury zostawiano, dlaczego nie podejmowano tych kroków? I tu jest cały skomplikowany mechanizm tamtego układu władzy. W moim przekonaniu wcześniej czy później no trzeba by było i to wyjaśnić, bo pamiętajmy o tym, że no, oczywiście można mówić tak, no, są dwa możliwe powody. Albo zrobiono to celowo i nie wykonywano konkretnych działań, albo z nieudolności, to znaczy z tego, że państwo funkcjonowało teoretycznie i te wielkie siły różne, prawda, biznesowo-patologiczne mogły sobie spokojnie hasać, bo państwo jest teoretyczne i państwo nie zadziała. Państwo w stosunku do silnych jest słabe, a w stosunku do słabych jest silne, czyli jest w stanie tropić zupełnie jakieś drobne rzeczy, jakieś nieścisłości u ludzi mało znaczących, mało zarabiających w tym całym systemie, małe firmy, natomiast tych potentatów, którzy po prostu okradali, nie było w stanie przytusić w jakiś sposób. Natomiast no, wydaje się, że jest to całe pole
ogóle do odkrycia. I to nie, takie rzeczy to... O jakiś facet podkradł panu kapelusz. Nie wytropić prokuratura. No, to niedobrze. Ma pan do piwnicy poszedł jakiś robotnik robić, tam coś robić. Czemu swojego nie ma? Trzeba, bo, no bo jakiś lewy facet. Niech pan tam podsłucha w tej piwnicy. Co on tam robi? To się da zrobić, więc, więc jak to funkcjonowało, na mnie to pytanie się dla uzdrowienia w ogóle państwa struktur jest niezwykle cenne. Jeszcze poproszę pana profesora o opinię w sprawie reparacji dotyczących odszkodowań za II wojnę światową, za zbrodnie, które Niemcy popełniali na obywatelach polskich i na Polsce. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedziało się w tej sprawie, że Polsce odszkodowania się należą, że żadnych zrzeczeń, żadnych przedawnień, niczego takiego nie ma i warto o te odszkodowania powalczyć. I teraz pytanie jest takie, czy lepiej jak najszybciej złożyć w tej sprawie odpowiednie wnioski? Rząd miałby, bo to musi zrobić rząd, przedstawić swoje stanowisko, swoje roszczenia wobec Niemiec wyegzekwować, czy też raczej tym tematem trochę jeszcze pożonglować i opinię publiczną w Niemczech i opinię publiczną w Polsce i na świecie, żeby urobić grunt. Czy lepiej szybko, czy lepiej odczekać, a na razie o tym mówić, bo no bo tak to wygląda. Dużo o tym mówimy, na razie konkretów brak. Bo nie tylko o konkrety chodzi. Konkret rozumiany w znaczeniu wypłaty jakiejś sumy dla Polski, dla państwa polskiego. To oczywiście w pewnym momencie dla Niemców może być nawet łatwiejsze, że zapłacą tam, nie wiem, ileś miliardów wynegocjowane i mają z głowy, wtedy będą na przykład ruszą z jakimś swoim tematem, nie wiem, odszkodowań dla byłych mieszkańców naszych Kresów Zachodnich, czy... Ale pamiętajmy, jaką spełnia rolę poruszenie tej sprawy. Wiele aspektów się tutaj przy okazji ujawnia i pewna rzeczywistość, pewna aspekty Polski można wykorzystać. Jedna z podstawowych jest to, że w cudzysłowie oczywiście wojnę taką dyplomatyczną Polsce wydali, no może nie wprost Niemcy lub nie tylko Niemcy, ale nie wprost Komisji Europejskiej i biurokracji. Absolutnie w moim przekonaniu zawiedzą i być może z decyzji tych wielkich mocarstw zachodnich, no bez zgody Berlina nikt w Brukseli nie zrobił przeciwko Polsce ruchu. Straszenie jest, że jeśli nie przyjmiemy uchodźców, nałoży się na nas sankcje finansowe. Zwróćmy uwagę, że ten temat, który w tej chwili jest podejmowany w sprawach reparacji, jest doskonałą odpowiedzią na te działania Niemców, na te działania Brukseli. No jeśli tak się już liczymy, to się policzmy do końca. To się policzmy do końca i zobaczymy, kto wyjdzie na tym korzystny. Bo pamiętajmy o tym, że w świetle prawa międzynarodowego ta ekspertyza Biur Analiz Sejmowych w porównaniu z tą ekspertyzą niemiecką, no to jest powiedzmy poziom uniwersytecki, szkoła podstawowa. Tam w tym niemieckim, z tego co choćby mecenas Hambura mówi, nawet podstawy prawnej specjalnie się nie wskazuje, tylko są pewne jakaś lekwinterystyka, jakaś tam beletrystyka i nic więcej. W związku z czym jest to potężny argument w tych relacjach dyplomatycznych, żeby zatrzymać też tą falę ataków zewnętrznych na Polskę, która jest przez różne te instytucje niby europejskie aranżowane. A to, co mówi część opozycji, czy niektórzy działacze opozycyjni, że to wypisuje nas z Europy, takie myślenie? A to bzdura takie... jest kolejny element, o którym ja chciałbym powiedzieć jako trzeci, bo drugi jest jeszcze jaki. Im dłużej o tym dyskutujemy i o tym mówimy, tym paraliżujemy te główne cele polityki historycznej niemieckiej. Mianowicie chodzi mi przede wszystkim o tak zwane polskie obozy koncentracyjne, nasza współwina za Holokaust i tak dalej. Im dłużej, głośniej, głębiej te sprawy zbrodni niemieckich, a zarazem należnych reparacji, im dłużej to będzie funkcjonować i mocniej będzie brzmiało, im ta dyskusja będzie mocniejsza, tym mniej będzie tego fałszu, a on nam bardzo szkodzi. A to, o co ojciec pytał, jest jeszcze elementem trzecim, który jest
tak planową politykę wygubienia narodu całego do cna. Do cna, to znaczy ten naród ostatecznie miał przestać istnieć. Planowa polityka niszczenia wszystkich dóbr kultury, wszelkiego dobra, jakie tutaj były. Jeśli to sobie wszystko podsumujemy i ktoś powie, co się za to należy, to jeśli ktoś ma elementarne poczucie sprawiedliwości, powie, zadośćuczynienie być musi, bo współczesne, bogate Niemcy wprowadziły nasz kraj nieszczęście nasze państwo niewyobrażalne. I teraz, jeśli ktoś to próbuje stawać po stronie niemieckiej w tak dość oczywistej kwestii, to ujawnia się coś, co w publicystyce już się pojawia bardzo mocno, tej naszej publicystyce medialnej, mianowicie tak zwane stronnictwo niemieckie. To znaczy ujawnienie na gruncie polskim stronnictwa niemieckiego, czyli w cudzysłowie to oczywiście mówię, bo to nie pojęcie, które ja wymyśliłem. A więc tych, którzy bardziej optują w tak prostym sporze, tak oczywistym, jeśli bierzemy pod uwagę wymiar moralny i prawny również, po stronie niemieckiej, to ujawnia się cała ta przestrzeń funkcjonowania różnych ludzi, czy w przestrzeni politycznej, czy w przestrzeni medialnej, czy innej, no, którzy nie optują tak w tak kluczowej kwestii za interesem narodowym Polski. I co? I to jest dobrze. Bo ujawnienie i pokazanie tej polaryzacji edukuje też społeczeństwo, jakie mechanizmy rządzą po pierwsze tymi relacjami międzynarodowymi, a z drugiej strony polityką polską. To co kiedyś profesor Zybertowicz mówił, że mamy do czynienia w Polsce nie tyle nawet z podziałem na lewicę i prawicę, ale na jakiś opus patriotyczny i kosmopolityczny. No być może to jest właśnie odzwierciedlenie całej tej sytuacji. I w istocie spór o reparacji pokazuje nam, czy też aranżuje różne inne przestrzenie, które są niezwykle ważne. W tym sensie nie chodzi o szybkie i krótkie załatwienie kwestii reparacji. Niech Niemcy zapłacą i tyle. To nie ma tylko i wyłącznie wymiaru finansowego, a ja nie chcę bagatelizować wymiaru finansowego. On ma swoje znaczenie, ale oprócz tego trzeba prawdę powiedzieć o II wojnie światowej. Niemiecka, czy ta światowa polityka historyczna, to oszukaństwo polskie, obozy koncentracyjne raz na zawsze musi się skończyć. Jeśli bierzemy pod uwagę szantaż, jaki idzie z Unii Europejskiej, że nam, prawda, karami nas obłożą, że obciążą nas, prawda, że odbiorą fundusze strukturalne i tak dalej. Absolutnie jest odpowiedź na to, no to się policzmy. No jeśli bierzemy z kolei pod uwagę spór w Polsce, jaki jest, nie płacić, to po pierwsze nie płacić, po drugie w krzywym zwierciadle dziękuję bardzo za pokazać Polskę od dupy strony. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Wiadomości już jest 20 po drugiej. Aktualności dnia kolejna o 16. O 16 kolejne. Polsko ma. Powstać z kolan Polską.
Warszawski Ratusz nie przekazuje komisji weryfikacyjnej części materiałów, podkreślają członkowie komisji, która bada dziką reprywatyzację w stolicy. Chodzi między innymi tak. o metryki do postępowań administracyjnych. Czyli, wiesz, odwrócić uwagę jakimiś dzikimi lokatorami, a sami są dzicy. Dzika reprywatyzacja. Widzisz, jak to wyszło z tą skórską? Zastępca prezesa spółdzielni Sław, jako porwa baba, robiła wszystko, żeby nazwać ludzi dzikimi lokatorami. Kogokolwiek, kto się w miejscu zagrożonym pojawił, bo tak chciała mieszkanie po zmarłym Janku Macieju Witku, mieszkanie własnościowe. A wara ci babo od mieszkania prywatnego. To ty jesteś zastępcą dyrektora spółdzielni Sław. Osiwiałaś z wrażenia. Powinnaś być normalnie jak Gronkiewicz. No posadzona, no bo mówią wszyscy. To przecież nie ja wymyśliłam, że Gronkiewicz powinna być dawno w areszcie siedzieć. A ona jeszcze tańczy. Udaje, że otwiera przedszkola, że jest 500+, których by nigdy nie dała. Zabrała ludziom mieszkania, dobytek całego życia. W na wózkach inwalidzkich kobiety, mężczyźni, starcy, na ulicę, na, ja nie będę mówić na bruk, bo to jest, wiesz, stare i niemodne, na ulicę, na przystankach śpią ludzie. Tak się przyzwyczaili do tych przystanków, że nie chcą nigdzie mieszkać. Nie chcą mieszkać, bo nawet im się nie opłaca. Minister Antoni Macierewicz nie tylko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, ale swoimi działaniami w olbrzymim stopniu poprawił potencjał obronny naszego kraju. Antoni Macierewicz jest wielu latach w sposób zdecydowany poprawił i nadal poprawia bezpieczeństwo państwa polskiego. Została odwrócona wieloletnia zła tendencja likwidacji zwijania wojska polskiego. Natomiast Polska jest krajem wolnym i każdy może publikować najróżniejsze rzeczy. Czasami publikowane są głupoty. Dopiero byśmy doszli do absurdu, gdyby w sytuacji, kiedy ktoś wydrukuje jedną książkę, tracili stanowisko ministrowie, którzy dokonują no wręcz historycznych przełomów w polityce państwa, akurat w tym przypadku w polityce państwa w zakresie obrony narodowej. Także myślę, że jest to absurd, ten wniosek złożony przez Platformę Obywatelską. Dzisiejszy apel do premier Beaty Szydło to kolejna próba tak zwanej totalnej opozycji pozbawienia Antoniego Macierewicza stanowiska ministra obrony narodowej. W lipcu ubiegłego roku oraz w maju bieżącego roku w Sejmie odrzucono złożone przez PO wnioski o wotum nieufności wobec szefa MON-u. Stworzenie instrumentu przedakcesyjnego dla krajów mających wejść do strefy to propozycje przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, którą przedstawił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Szef unijnego organu opowiedział się także za mocną linią budżetową dla Eurolandu w ramach ogólnego budżetu unijnego. Wśród złożonych propozycji znalazł się także pomysł powołania ministra gospodarki i finansów Unii Europejskiej, który byłby członkiem Komisji Europejskiej i przewodniczącym Eurogrupy. Finansów państw strefy euro. No. Profesor Artur Śliwiński, ekonomista w rozmowie z Radziem Maryja, określił pomysł Jean-Claude'a Junckera jako bardziej obrzydliwy, tym bardziej pluje, wiesz. No gdzieś tam na ludzi, no na ciebie, na nim, że to ty taka brzydka jesteś. On pluje, a on jest, że jaki tu ładny chłopak, jeden, drugi. I są tacy brzydsi, a jak ktoś brzydszy, to i bardziej popły jakiś taki to taki. Zawody są wyłączone spoza kontroli zarówno Parlamentu Narodowych, jak i opinii publicznej, tego typu decyzja. Także kończymy naszą tę audycję Radia Koncita. No oczywiście też, że dziką reprywatyzacją, proszę państwa. I tak boją się gazet tego Super Ekspresu, Faktu. Piękne ilustracje, czerwone, wyraziste, z napisami. Bardzo się boją krytyki, proszę państwa, bo boją się prawdy. Hanka Gronkiewicz boi się prawdy i boi się stanąć przed komisją. I wymyśla różne bzdury, że oni są dzicy, tak jak ta wiceprezesowa spółdzielni Sław, że ci, którzy mieszkali w prywatnym własnościowym mieszkaniu Janka Macieja Witka, są dzicy.
ulicy. A to ona jest dzika, druty wkładała w Olce w drzwi. Daj spokój, mamo, to jest durna. Po co ci te druty wkładać? No, a w końcu wiesz, jakiegoś tu komornika wymyśliła, żeby to mieszkanie zabrać za wszelką cenę. I tak nie otrzyma. No.